Podczas kolejnej, czwartej nocy muzeów nasz oddział Muzeum Historycznego Miasta Krakowa Dzieje Nowej Huty, który uczestniczy trzeci raz w tejże edycji, przygotował dla zwiedzających kilka niespodzianek, prócz zwiedzania obecnej ekspozycji o nowochódzkim designie z lat 1949-1959. Przygotowaliśmy niespodziankę na zewnątrz, przed wejściem. Ale czas, no. Jest to atrakcja, przymierzyć te stroje z lat 40., 50. i zobaczyć, jak to wyglądało. Były rzeczy dobre. Tu się cieszymy z ładnych sukienek. Podobają nam się bardzo ładne, takie ascetyczne wnętrza w okolicach Placu Centralnego. Ale żeby młodzież wiedziała, że to jest tylko jakaś część, ta, która była pokazywana ludziom w formie propagandy. Dzień dobry, budowniczowie Nowej Huty. Z tych namiotów wybiega się prosto nowy dzień Wielkiego Planu. Na budowę nowego. Na spotkanie jasnym dniom jutra. Witam w Muzeum Lotnictwa. Muzeum Lotnictwa dla Państwa właściwie otworzyło wszystkie możliwe drzwi. Każdy może się poczuć VIP-em. Mamy samolot z czasów Władysława Gomułki. Mamy tutaj samolot dyspozycyjny pierwszego sekretarza, do którego dzisiaj też można wsiąść. Wśród naszych ekspozycji w tak zwanym małym hangarze jest właściwie najciekawsza część naszych zbiorów, najcenniejsza część naszych zbiorów, to znaczy mówię tutaj o samolotach, które są unikatami na skalę świata. To są samoloty z okresu pionierskiego, kiedy lotnictwo się rodziło. To lata 1913-1915. To samoloty pierwsze, które powstawały, one są w naszym muzeum. Tutaj jest Mekka, do której przyjeżdżają ludzie z całego świata, żeby właśnie dotknąć, żeby zobaczyć właśnie taki samolot. One są tylko w Krakowie. Słuchajcie, tłumaczę jeszcze raz dla tych osób. Filip! Dla osób, które są nowe. Ten rząd jest przy piłce, podanie do mnie i biegniecie do przodu. Karola rząd goni napastnika. Ja wypuszczam piłkę i ma być strzał na bramkę. Tamten rząd ma wybić piłkę. No ale życiem, Tomo. Kilka lat temu zebraliśmy się w kilka osób. Uznaliśmy, że ponieważ lubimy sport i coś tam już w swoim życiu osiągnęliśmy zawodowym, uznaliśmy, że zrobimy też coś dla innych. Ponieważ wychowaliśmy się tutaj i mieszkamy w większości w Nowej Hucie, na początku chcieliśmy swoją tutaj działalnością objąć właśnie ten teren. Ponieważ jest tutaj dużo dzieci, szczególnie małych, a bardzo mało jest jakichkolwiek zajęć prowadzonych dla nich, postanowiliśmy, że poprzez zajęcia sportowe będziemy starali się zorganizować im czas i w jaki sposób ich wychowywać. Mój Łukasz i Norbert, obydwaj wnukowie przyjeżdżają i grają i na pewno dopóki babcia będzie w formie, to będę tutaj chodzić, przyjeżdżać, wykorzystuję też moment, godziny dla siebie, robić sobie przebieżkę. Na początku swojej działalności prowadziliśmy 3 sekcje, które obejmowały swoim zakresem około 50 dzieci. Po 2 latach działalności tych sekcji jest już ponad 10 i w tym momencie na nasze zajęcia, zarówno tutaj, jak i w szkołach, jak i na boiskach ze sztuczną nawierzchnią przychodzi ponad 500 dzieci. Wszystkie te zajęcia prowadzimy bezpłatnie, bo czasem nawet te 20-30 zł miesięcznie jest sporym wydatkiem, przez co te dzieci nigdzie nie są zapisywane na tego typu zajęcia. Tutaj można przyjść bez żadnych opłat. Dziecko, jeżeli tylko chce, nie prowadzimy żadnej selekcji, nawet jeżeli w tym momencie nie umie grać. Przez samo uczestnictwo w treningach, przez samo bieganie na pewno będzie zdrowsze i weselsze. I łatwiej będzie mu się uczyć. Jesteśmy w dworku Jana Matejki w Krzesławicach. To jest dzisiaj teren Nowej Huty. Ale kiedy Matejko kupił sobie ten dworek,
sto parędziesiąt lat temu, w 1876 roku, to oczywiście była to wieś Krzesławicy. Kupił sobie ten dworek tylko dlatego, że czwórka jego dzieci wiecznie chorowała i lekarz profesor Jakubowski, który leczył te dzieci, tłumaczył Matejce, że dla ich zdrowia jest konieczne, żeby przebywały na wsi. Matejko kupił ten dworek na własność hipoteczną za pieniądze uzyskane ze sprzedaży obrazu historycznego Król Stefan Batory pod Pskowem. Układ taki jest, jak był za czasów Matejki, to znaczy tutaj w pobliskim pokoju jest jego salon, w poprzeczniej stronie jest jadalnia, w tym pokoju mamy tutaj stojącą sztalugę, która rzeczywiście należała do Jana Matejki, w salonie jego fortepian, szkice. Powstało tu bardzo dużo jego obrazów, w tej pracowni, no, nie te większe, ale o wiele mniejsze. Na przykład portrety dzieci były malowane na ganku w Krzesławicach. Rzeczpospolita Babińska przedstawia ogród w Krzesławicach. Tu były kończone dzieje cywilizacji w Polsce, tu Hajbej z Chmielnickim pod Lwowem. Bardzo też dbał o miejscowych chłopów. Do tego stopnia ich, powiedzmy, wykorzystywał artystycznie, że ci chłopi wyobrażeni na Kościuszce pod Racławicami to są chłopi z Krzesławic. Ten wzgórek, po którym jedzie Tadeusz Kościuszko, nie był pod Racławicami, tylko znajdował się na końcu Krzesławickiego parku. No to jest jeszcze jedna pamiątka po Matejce. On był też takim społecznikiem, a bardzo lubił dzieci. Jak się zorientował, że tu na wsi nie ma szkoły podstawowej, tutejsze dzieci chodzą do wsi Mogiła, parę kilometrów piechotą, to żal mu się ich zrobiło i kazał tu za własne pieniądze wybudować taką drewnianą szkółkę podstawową z ganeczkiem. I ten budynek istnieje przy Bańkowicza 17, z tym, że jak się budowała huta, to jeszcze była szkoła. A później już wybudowano nową i od lat służy jako świetlica osiedlowa.